Cześć, z tej strony Karolina i witam się z Wami na moim kanale. Mamy godzinę 11, a ja zabieram się za kręcenie nowego filmu dla Was. Dzisiaj znowu 5 pomysłów na, a będzie to 5 pomysłów na naleśniki, ale nie będą to banalne naleśniki, ponieważ będą to naleśniki ze słonym farszem. Ogólnie baza ciasta naleśnikowego, baza, czyli to ciasto naleśnikowe, będzie jedna i ta sama, taka jaką lubię najbardziej, ale w różne sposoby pozamieniamy farsze w tych naleśnikach. Koniecznie zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i ja się zabieram za gotowanie. Filmy z gotowania są Waszymi ulubionymi, więc oglądajcie, bądźcie ze mną i lecimy z tymi przepisami. Z mojego ciasta naleśnikowego wyszło około 16-18 naleśników. Użyłam do niego 0,5 kg mąki, jednej szklanki mleka, takiej dużej, około 300 ml, dwóch jajek oraz 250 ml wody. Mleka można użyć również roślinnego, a wody gazowanej. Ja użyłam zwykłej takiej mineralnej z butelki. Do smaku dodałam odrobinę soli. Taka ciekawostka ode mnie, ja solę nawet ciasto naleśnikowe na słodko, do naleśników na słodko. Te akurat były na słono, więc dlatego je posoliłam, ale ja solę każde ciasto naleśnikowe. Dolałam około 30 ml oliwy, można dodać dowolnego oleju. Wszystko zaczęłam mieszać, no i tutaj dwa sposoby mieszania. Można użyć trzepaczki jak ja, albo miksera. Ja musiałam dodać trochę wody, bo było mi jej za mało. Mieszamy do momentu, aż ciasto będzie takiej konsystencji gęstej śmietany. Ogólnie po dodaniu oleju do masy ciasta nie powinno się dolewać oleju czy oliwy już na patelnię. Moja patelnia jednak jest już w tak tragicznym stanie, że gdy wyleję naleśnika bez dodania tłuszczu, to naleśnik cały mi przywrze. Nawet chyba tutaj raz się tak stało. Z tego powodu ja musiałam jeszcze trochę natłuścić powierzchnię mojej patelni. Użyłam do tego oliwy z oliwek i takiego pędzelka. W międzyczasie zabrałam się za przygotowywanie warzyw, które będą mi potrzebne do niektórych potraw. No i tutaj na przykład kroję sobie cebulkę. Dziwnym trafem ja miałam w domu tylko jedną cebulę. Ogólnie do wszystkich tych dań potrzeba tak około 2 cebulek, po połowie cebuli do każdego przepisu. Ale sami zaraz wszystko zobaczycie. Pokroiłam sobie również cukinię, paprykę, no ale jednak najpierw musiałam usmażyć wszystkie naleśniki, aby potem móc je już na zimno zawijać i łączyć z farszem. Naleśniki wciąż się smażyły, a ja zabrałam się za przygotowanie farszu, meksykańskiego farszu do meksykańskich naleśników. Tutaj właśnie dodałam odrobinę cebulki, cukinię, paprykę. Powinna również tutaj iść kukurydza lub pieczarki, ale ja kukurydzy nie miałam, a z pieczarek po prostu zrezygnowałam. Wszystkie warzywa pokroiłam w drobną kostkę i zalałam je oliwą z oliwek. Tutaj również można użyć dowolnego tłuszczu. Wszystko zaczęłam dusić w takim garnuszku, można też to zrobić na patelni. I dodałam około 250 g mięsa mielonego, moje było z indyka, moje było zamrożone, lepiej użyjcie takiego normalnego, bo z tym zamrożonym to sam kłopot. Dodałam przyprawy, u mnie to była wędzona słodka papryka, pieprz ziołowy oraz sól. Gdy mięso już się ładnie poddusiło z warzywami, dodałam 0,5 puszki czerwonej fasoli. Pamiętajcie, aby zawsze najpierw ją opłukać, najlepiej zimną wodą. No i na koniec nie pozostało nic innego, jak dodać 0,5 puszki krojonych pomidorów. Może być to również pasata pomidorowa lub sam koncentrat. Ja jednak zawsze wybieram pomidory z puszki, ta opcja odpowiada mi najbardziej. Dodałam jeszcze dla pikanterii odrobiny ketchupu. Zawsze staram się dodać właśnie jakąś papryczkę chili, tym razem jednak nie miałam, więc dodałam właśnie pikantny ketchup oraz odrobinę ostrej papryki w proszku. Zabrałam się za przekładanie farszu do naleśników. Te akurat składam zawsze w trójkąty, łatwiej jest je wtedy jeść. No i zobaczcie, wypełniam je dość mocno farszem.
Lubię, jak są takie bardzo meksykańskie. Złożyłam, ułożyłam i gotowe. Kolejne naleśniki smakiem będą przypominać troszeczkę domowe pierogi ruskie. Usmażyłam do nich cebulkę, akurat te co widzicie na patelni musiałam podzielić jeszcze na pół, bo do kolejnego przepisu również potrzebna mi była cebula i dodałam około 100 g twarogu chudego. Do twarogu dodałam takie 2 łyżki śmietany, może być to też jogurt naturalny lub mleko, chodzi po prostu o to, aby twaróg był gładki. Dodałam sól i dużo pieprzu. Nie wiem jak u Was, ale ja uwielbiam, gdy ruskie pierogi są bardzo pieprzne. Gdy to wszystko wymieszałam, a cebulka się ładnie zeszkliła, dodałam ją do tego twarogu. No i tak naprawdę cały farsz jest tutaj gotowy. Uwierzcie mi, że nawet bez dodatku ziemniaków ten farsz bardzo przypomina domowe pierogi babuni. Także smarujemy nim naleśniki. Ja akurat te zwinęłam w rulonik i pokroiłam na takie mniejsze kawałki, ale zróbcie to tak jak lubicie. No i gotowe danie. Mamy do jedzenia. A na górę dodałam jeszcze trochę śmietanki, aby już całkowicie przypominało to ruskie pierogi. No i kolejne danie to naleśniki ze szpinakiem, ale nie będą to takie zwykłe naleśniki ze szpinakiem, tylko naleśniki z jajkiem. Do podsmażonej już wcześniej cebulki dodałam rozmrożonego szpinaku i około 2 ząbków czosnku. Ja akurat tutaj ten czosnek kroję w takie plasterki, ponieważ lubię jego bardzo mocno wyczuwalny smak, ale można też przesiać go przez praskę. Dodałam jeszcze trochę masła, ponieważ lubię, kiedy ten szpinak jest taki kremowy. Doprawiłam tylko solą i pieprzem, no i następnie taka solidna łyżka albo i 2 śmietanki. Tutaj ona sprawi też, że całość będzie taka kremowa. Dobrym zamiennikiem jest jogurt naturalny i odrobina śmietankowego serka kanapkowego. No i przechodzimy do przygotowania naszych naleśników. Nalałam odrobinę oliwy z oliwek, ale nie musicie tego robić, jeśli Wasza patelnia jest w dobrym stanie i nic Wam nie przywiera. Nałożyłam szpinakowy farsz na naleśnika i następnie przełożyłam go na patelnię. Zrobiłam w tym szpinaku taką dziurkę, w którą idealnie wpasowało się moje jajo. To samo przyszło mi zrobić z drugim naleśnikiem, czyli właśnie tak ułożyć go na patelni i potem złożyć. Ten ułożył mi się w takiej niefortunnej pozycji i nie było zbyt dużo miejsca na tego drugiego naleśnika, dlatego musiałam tego pierwszego odrobinę przesunąć, no ale w końcu mi się to udało. No i zrobiłam to samo z drugim naleśnikiem, co z pierwszym. Zamykam, przykrywam pokrywką. To jest bardzo ważne, ponieważ wtedy całe jajko może nam się pięknie ściąć. Jeśli naleśniki są już dość sztywne i czujemy, że jajko nie pływa w nich tak mocno, przewracamy je na drugą stronę. Ważne jest to, aby nie robić tego na dużym ogniu czy na mocno nagrzanym palniku, ponieważ wtedy wszystko łatwo może się spalić. Gdy naleśniki są już rumiane z obu stron i czujemy, że to jajko nie lata w środku, to przekładamy wszystko na talerzyk. Ja udekorowałam jeszcze odrobinę szpinakiem i śmietanką. No i co? Gotowe. Pamiętajcie, że w każdym daniu śmietanę możecie zamienić na jogurt naturalny i wtedy będzie taka odchudzona wersja. Żółtko w środku pięknie mi wypłynęło. Pamiętajcie, że jeśli chcecie, aby jednak jajko było całkowicie ścięte, potrzymajcie je po prostu na patelni trochę dłużej. I przechodzimy do kolejnych naleśników. To są chyba moi ulubieńcy, czyli naleśniki a la pizza. Do ich przygotowania będziemy potrzebować odrobiny żółtego sera, 2-3 pieczarek, nie więcej, no i jakiejś szynki, cebulki. Idealnie sprawdziłaby się również kukurydza, czy po prostu dodatki, które lubicie jeść na pizzy. Zaczęłam od starkowania kawałka sera, u mnie oczywiście była to ta sucha mozzarella i następnie pokroiłam pieczarki, które postanowiłam podsmażyć troszeczkę na patelni. Z grzybami jednak trzeba uważać, ponieważ no nie mogą być surowe, dlatego pieczarki podsmażam na patelni.
wszystko inne kroję. Właśnie u mnie będzie to szyneczka i kawałek cebulki. No i następnie, gdy pieczarki i wszystkie inne składniki są już gotowe, zabieram się za przekładanie, faszerowanie moich naleśników i robię to w następujący sposób. Całego naleśnika smaruję odrobinę ketchupem. Może być to również koncentrat pomidor lub zrobiona przez Was jakaś taka passata, zblendowane pomidory, coś takiego. Następnie dodaję ser, szynkę, pieczarki, cebulę, wszystkie dodatki jakie lubicie. Pamiętajcie, żeby nie poparzyć się pieczarkami i na samą górę dodaję jeszcze trochę sera, aby mój naleśnik ładnie się skleił. Tak przygotowanego naleśnika składam w trójkąt i przekładam na patelnię. Ważne jest to, aby czymś ciężkim przygnieść te naleśniki. Ja to zrobiłam za pomocą talerza oraz pełnej szklanki z wodą. Robię tak z obu stron, no i zobaczcie, tak wyglądają przysmażone, piękne naleśniki z ciągnącym się serem w środku. Pamiętajcie, że formę naleśników zawsze wybieracie sami, ale ja chciałam, żeby przypominały one odrobinę pizzę, dlatego pokroiłam je właśnie w takie trójkąty jak kawałki pizzy. Zbudowałam z nich wieżę, polałam je dodatkowo ketchupem, ponieważ ja uwielbiam ketchup na pizzy. No i moje danie było gotowe. Ostatni przepis to idealny pomysł na zabranie ze sobą do pracy, do szkoły czy gdziekolwiek na wynos. Smarujemy naleśnika białym serkiem kanapkowym. Ja lubię najbardziej ten śmietankowy, ale tak naprawdę może być jakiś ziołowy albo o każdym innym smaku. Gdy naleśniki będą posmarowane, zabieram się za krojenie ulubionych warzyw. U mnie będzie to pomidor, ale fajnie sprawdziłaby się również papryka albo kukurydza. Ja pomidora pokroję w takie małe półksiężyce i poukładam po trzy takie plasterki na jednym naleśniku. Zobaczcie, dwa moje naleśniki wyglądają tak samo, więc czas na ostatni składnik, czyli ostatnio mojego ulubionego łososia wędzonego na gorąco. Gdy łosoś jest już rozdrobniony i leży na moich naleśnikach, zawijam je, przekrawam i pakuję do lunchboxu albo przekładam na talerz. Gotowe! Jak zawsze zabieram Was teraz na taki mały przegląd wszystkich naleśników. No sami chyba powiecie, że wyglądają naprawdę pysznie. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, które Wam się podobają najbardziej i który przepis postanowicie wypróbować jako pierwszy. Uwaga, uwaga! Mam za sobą masę pysznego jedzonka. Jak zawsze mam dylemat, bo muszę wybrać jedno danie z tych, które przygotowuję i zjeść je sama na obiad czy kolację. No dzisiaj będzie to obiad. Skaleczyłam się w palec, w ogóle nie wiem od czego. Myślę, że wybiorę albo naleśniki a la pizza, albo te meksykańskie. Te z łososiem też są kuszące, ale one będą może na kolację. Zobaczymy. Koniecznie wydawajcie znać w komentarzu, który przepis podobał Wam się najbardziej. Zostawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!